Jeśli bandyci naprawdę założyli obóz w Zeskale, to obawiam się o nas wszystkich. Rzeczy czynią życie dobre. Ostra włócznia, mam sporo na głowie. Tam byłem. Na szczycie nie dostrzeżę. Zamiast bezwitość nie smagała mnie śniegiem. Z wojowniczką. Nora, maszyny zbliżały się szybko. Co mogę dla ciebie zrobić? Płacz nad mym straconym szczęściem. W końcu znalazłem banuków handlujących z obcymi, aż nagle sobie zniknęli. Trzech banuckich łowców wpadło tu parę dni temu. Bez prowiantu, kiepski sprzęt. Nie wiedzieli nawet, jak rozebrać maszynę na części. Prosili o stroje na długą wyprawę. No, przecież mnie znasz, Aloy. Jestem sentymentalny. Dlatego sprzedałem im na krecha. I nie zapłacili. No, próbowali. Tylko zobacz, co zrobili z tym sercem Gromoszczęka. Ale to było wieki temu. I zaczynam się o nich martwić. Powiedz mi, martwisz się o ich dobro, czy o dobro swojej sakiewki? Mężczyzna może mieć dwa zmartwienia. Aha. Jaka była naprawdę ta umowa? Taka jak mówiłem. Naprawdę byłem bardzo hojny, Aloy. Gdy rzucili mi do stóp to strzaskane serce, dałem im jeszcze jedną szansę. Posłałem ich po inne części, których potrzebowałem. Ale potem ich nie widziałeś. Nie, nie widziałem. Nie rozumiem. Jak to nie wiedzieli? To akurat nic dziwnego u banuków. To robota szamana, wiesz. Najpierw łowcy zabijają maszyny, a potem szamani je rozbierają. Ta trójka nie miała szamana. Tylko dwójka młodych, co sobie dokuczali. I taki duży chłop, co się wciąż uśmiechał. Więc jeśli banukowie zwykle nie polują bez szamana, to co chodzi z tą trójką? Nie powiedzieli, ale młotem w stal. Cokolwiek to jest, to nic wesołego. Powiedziałeś wcześniej, że potrzebowali sprzętu. Dokąd się wybierali? Nie wiem, ale gadali coś o Królestwie Słońca. Myśleli, że nie słyszę. A więc opuszczają ziemię banuków. Rozsądne zachowanie, ale coś czuję, że to nie była wycieczka krajoznawcza. Oni przed czymś uciekają. Nie ściągam długów, Burgrend. Jeśli ich poszukam, to żeby upewnić się, że są cali. Ale oczywiście, oczywiście. Niech mi ogień w kuźni wybaczy, nie chciałem. Ja nawet lubię tych durniów. Młoda, rozgrzana stal, te rzeczy. Ale jeśli zdołasz ich jakoś znaleźć, mogłabyś przypomnieć o naszej umowie. Potrzebuję szczęki ogniarza, pętli ze ścięgna nękacza i zęba kłapaka. Jakie przyniosą, dług będzie spłacony. I to z nawiązką. Tylko przypilnuj, proszę, żeby ich za bardzo nie pogięli. Zastanowię się jeszcze. Widziałem, jak idą na północny wschód. Tam dobrze poluje się na maszyny. Jak uznasz, że to warte twojego trudu, możesz ich tam poszukać. Tam byłem. Na szczycie niebostrzyży. Zamieć bezlitośnie smagała mnie śniegiem. Ramię w ramię. Z wojowniczką Nora maszyny zbliżały się szybko. Żądne naszej krwi. Nie dziwne, że ręce sztywne, jak skute lodem gałęzie. Mimo to uniosłem włócznie i też zawyłem. Krew buzowała, a języki ognia jaśniały wśród oślepiającej bieli. Gdy otoczyły nas metalową obręczą, zadałem cios prosto w rozwarte szczęki śmierci. Każdy cios targał mną niczym grom. Ile mogłem znieść za siebie i sojuszniczkę? Niektórzy mówią, że twoja historia to bajki, Inatut. Ktoś ty. Pokonam każdego. Wszystko przebiegało z grubsza tak, jak mówił. Wiem. Byłam tam. A gdyby nie ona,
Ja bym tam został. Zawdzięczam jej życie. Tak jest. Odzyskałem moją pieśń, ale nie pozwolę, żeby pamięć o twojej zaginęła. Mikra opowieść w porównaniu z twoją. Uwierz mi, niedługość opowieści jest ważna i natut. Cieszę się, że byłam częścią twojej. Porządny ogień, porządny namiot i porządny posiłek. To mi wystarczy. Coś mi mówi, że to są zaginieni łowcy Burgrenda. Zakładam, że nie znacie Oserama z pieśni Kresu, zwanego Burgrend. Chłopcy, ten oszust przysłał taką jedną na posyłki po odbiór długu. Nie jestem na niczyje posyłki. Burgrend poprosił o pomoc z częściami. Czy nadal chcecie sprzedać mu ten złom? Jaki złom? To stado wkrótce wyruszy. Nie ma czasu na kłótnie. Jeśli ona chce pomóc... Zgódźmy się. Dobra. Chcemy załatwić te maszyny. Jeśli tak bardzo chcesz pomóc, to ruszaj przodem. Ciekawe, co mi dadzą za tę niebieskierkę. Takimi nogami wygląda na równi szybkiego, co głośnego. Oj, jak jej uważać. Nie spodoba!
co? Na dwór. O nie, ktoś cię rozwali. Dobra, dziewczyno. Chcesz pogadać o umowie z Burt? Zrobione. Wasza trójka całkiem nieźle walczy. Cóż, dzięki. Nie żebyśmy potrzebowali tej pomocy. Radzimy sobie świetnie. Co innego słyszałam od Burgrenda. Podobno chcieliście mu wcisnąć zepsute serce Gromoszczęka. Co? To gruba przesada. Było tylko pęknięte na pół. Urkaj, nie mamy na to czasu. Chłopaki, wracamy do łowów. Trzeba jeszcze znaleźć dwie rzeczy dla Burgrenda. Skąd ten pośpiech? Chcemy już stąd odejść, jak najszybciej. Więcej nie musisz wiedzieć. Czemu opuszczacie kraj? Cóż, moglibyśmy wrócić do Ban-Ur, aby Onekut nas wypatroszył. Na niebieskie światło, Urkaj! Może spiszesz nasze dzieje na śniegu, by każdy mógł sobie przeczytać? Wiesz, mieliśmy małą sprzeczkę z wodzem starego Veraku. Myśleliśmy, że ktoś inny powinien rządzić. On się nie zgodził. Uznaliśmy, że pora się wynosić, więc idziemy do Królestwa Słońca. A to serce, które daliście Burgrendowi? Zapytam o coś, dobra? Czy to ważne, że to serce było rozłupane na dwa kawałki? Nie można go po prostu skleić? Oczywiście, że nie można po prostu skleić! Chodzi o to... O, ten oseramski mistrz kantu dałby radę. Chciał tylko wysłać nas na nową, głupią misję. Ej, on nie jest taki zły. Lubię Burgrenda. Lubisz? Tulemak posłał nas w śniegi na pewną śmierć pod nogami Gromoszczęka, a potem... Chłopaki, mordy w kubeł! Zawsze tak jest, gdy się wspomni o tym z sercu. Udało mi się zdobyć pazur ogniarza, który chciał Burgrend. No to zostają tylko ścięgno nękacza i kiełk łapaka. No to zatrzymaj je. Przecież w końcu idziesz z nami na następne łowy. Wiecie, ktoś chyba musi dbać o skórę waszej trójki. Dobra. Chyba musisz zabrać się z nami. Tylko nie rób sobie nadziei. Krwawe śnieżynki nie przyjmują nowych łowców. Krwawe śnieżynki? Tak chcesz nazwać nasz werak? To słaba nazwa. A wasze to niby były lepsze. Ej, północny zachód. Do ruin w pobliżu pustej hali. Ruszamy. Jeszcze tu jesteś? Tam jest stado. Wszyscy gotowi? Żartujesz? Urodziliśmy się gotowi. Do boju, ogniste czerepy! Nie, to okropne. To raczej kiepska nazwa. Ale próbowałeś, Urkę. Nieważne. Weźmy, chodźmy coś zabić. Ona nie wytrzyma długo tych impulsów. Jeśli dostanę się do wieży, mogę ją zdominować. Thank you.
No i znów to samo. W słabe punkty! Się nam udało! Nie wiem jak wy troje, ale mi jest lepiej. Aloy, zdobyłaś tę część? Mamy kolejną część. Jeszcze jedna i spłacicie Burgrenda. A wiecie, że to może nam się udać? Zaczynam wierzyć, że się stąd wydostaniemy. Szczerze to nie byłem pewny, czy przeżyjemy choć tydzień bez Nukoni. A jednak... Kim jest Nukoni? Nukoni była... Była naszą przyjaciółką. Wyzwała wodza do walki o władzę. Nad Verakiem. I przegrała. Nie. Jeśli chcesz to opowiedzieć, mów prawdę. Zamordował ją. Dlatego opuściliście Banur? Z powodu tej sprawy z Nukoni i waszym wodzem? Onekut wiedział, że była naszą mentorką, przyjaciółką. Nie szło zostać. Ostatniej nocy zakradliśmy się do obozu, spakowaliśmy i zniknęliśmy. Jak tchórze. Kim jesteśmy, Tataj? Banukami, prawda? Przetrwać i wytrwać. To nasz zwyczaj. Już nie nasz. A więc Nukoni wyzwała wodza. Czemu? Onekut nurzał się w potędze i władzy, jak zające nurkują w świeżym śniegu. Jeśli tańczyłeś, jak on zagrał, mogłeś dostać się na najlepsze polowania.
Werak pękł na dwoje. Jedni byli skłonni lizać Onekutowi stopy, a reszta wypatrywała lepszych czasów. Do czasu, gdy mu koni. Była najlepsza i najdzielniejsza. To ona postawiła się wodzowi. Co się stało? Jak ją straciliście? Wyzwała wodza na zawody łowieckie. Onekut niech szczeźnie, do piętnu koni nie dorastał. Ale kto wrócił do obozu po zawodach? Onekut, szczerząc się niczym kłapak i szydząc. O, gdzie jest mała Nukoni? Poszliśmy przez las po jej śladach. Znaleźliśmy ją blisko szlaku. Miała skręcony kark. Nie chcę jej tak pamiętać. Ale czasem to wspomnienie. Myślę tylko o tym. Przykro mi, Tataj. Musiała wiele dla ciebie znaczyć. Dla was. Przykro mi, że was to spotkało. Miło, że tak mówisz. Dzięki, Aloy. Słuchaj, to już nieważne, jasne? Co się stało w Banur, pozostało w Banur. Teraz ważne, co będzie w Królestwie Słońca. To właśnie tam płonące indyki zdobędą sławę, prawda? O, płonące indyki? Poważnie? Przechodzi przez gardło. Tak jak żygi? Więc gdzie teraz? Na zachód stąd jest jezioro. Wygląda na dobre miejsce, by zdobyć kieł kłapaka. Tam się spotkamy. Jak dotrzesz wcześniej, zaczekaj na nas przy ognisku. Dołączymy. Ile ta niebieskórka może być warta? Mam już za dużo. Dobre mięso.
Nie widać ich jeszcze. Chyba usiądę i poczekam. Zaczynałam się już o was martwić. Wszystko gra? Dużo dumaliśmy. Po ostatniej rozmowie mieliśmy sporo do przemyślenia. Wyobrażam sobie. Zostały jedne łowy. Spłacicie dług i możecie ruszać na południe. Gotowi? Łowczyni, słoneczne karple są zawsze gotowe. Okropne! Zaskakujesz mnie tu, Lemak! Nie sądziłam, że da się przebić płonące indyki. A mnie tam się podoba. Zapolujmy. Bardzo się cieszę, że cię spotkałem.
Zniszczę tę maszynę! Było na tyle. Chodź tutaj. Pożegnajmy się jak trzeba. Zimno. Bardzo zimno. Łapię zasadę. Dobra. Mamy wszystko dla Burgrenda. Możecie już spłacić dług. Ta. Aż Urka i znowu coś zepsuje. To był tylko raz. Byłabyś naprawdę niezłą szamanką, Aloy. Dzięki za pomocną dłoń. Może się spotkamy w Królestwie Słońca. A jak już dotrzecie do królestwa, to co? Co chcecie robić? Polować, tak jak chciała Nukoni. Miała wielkie marzenie. Werak, w którym wszyscy robią co trzeba i pomagają sobie nawzajem. Bez żadnych szamanów, bez wodzów, bez potrzeby ciągłej walki o władzę i wpływy. Czeka was sporo pracy. Aha, ale nam się opłaci. To dobre upamiętnienie Nukoni. Możemy zrobić taki werak, jakiego pragnęła. Nie będzie mnie, żeby pozyskiwać części. Dacie sobie sami radę? Nie jest tak źle, naprawdę. Poradzimy sobie. Fajnie. Koleś widział 3 udane zbiory i już myśli, że jest szamanem. Może pogadajcie z Burgrendem w Pieśni Kresie. Jeśli sam was nie nauczy, skieruję was do kogoś. Jasne. I na pewno policzy nam za te swoje wskazówki. Dziękujemy ci, Aloy. Na pewno sobie poradzimy. Chyba już czas się pożegnać. Jak to jest? Opuszczać ziemię Banuków? Nie mam już za kim tutaj tęsknić. Niech to podłe draństwo Ban-Ur zamarznie na śmierć. Trochę przesadziłeś, Urkaj, nie sądzisz? Jest dziwnie. Jak mamy być Banukami, gdy Ban-Ur o nas zapomni? Jak poznać, kim jesteśmy? No właśnie, Aloy. Kim jesteśmy? Jak nas zapamiętasz? Zobaczcie. Odkąd opuściliście Ban-Ur, pokonaliście więcej maszyn niż nie jeden łowca w rok. Strzaskane serca i takie tam, co Urkaj? Nie było strzaskane. Ale żeby je zdobyć, pokonaliście Gromoszczęka. No tak. Więc to głupie, ale możemy się nazywać Strzaskane Serca? Wiesz co? To mi się podoba. Tak. Całkiem niezłe. Dzięki, Aloy. Dostrzegłaś w nas ludzi. Dobrze, że zobaczę Burgrenda. Lubię go. Ładny dzień. Witaj. Jak interesy, Burgrend? Całkiem przyzwoicie. Dziękuję bardzo. A słyszałaś, że ta szalona trójka Banuków nazywa się teraz Strzaskanymi Sercami? Cóż, teraz, kiedy mam już te części, mogę sam spłacić swój dług. A więc poszli na południe? Tak, tam się udali. Mam przyjaciela imieniem Otur w Królestwie Słońca. Wisi mi przysługę. Stary Otur to złomiarz mechanik. I to całkiem kompetentny. Wysłałem ich, niech się uczą od najlepszych. A przynajmniej od relatywnie biegłych. No cóż, musimy sobie radzić z tym, co mamy. A właśnie. Masz,
upominek specjalnie dla ciebie.